Dziękuję bardzo i teraz poproszę o zabranie głosu pana Karola Kazimiercaka. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, na wstępie dziękuję za możliwość zabrania głosu i, i przedstawienia stanowiska naszego środowiska. Zanim zajmę się już tutaj deskrypcją, opisem sytuacji międzynarodowej, chciałbym na wstępie, jeśli już mówimy o roli parlamentu, zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, jest niezwykle ważne, nie tylko taka debata, jak ta, gdzie my tutaj sobie rozmawiamy w tonie bardziej intelektualnym i niewierzącym, ale przede wszystkim debata parlamentarna i to, że dzisiaj obóz rządzący zablokował Zablokował, e, zablokował wniosek o przeprowadzenie debaty na temat tego, co się dzieje w Iranie, na temat tego, co się dzieje w Iraku, właściwie i sytuacji Polski z tym związanej, bo są tam obecni nasi żołnierze. To bardzo, bardzo negatywny sygnał i wydaje się, że parlament w ten sposób nie powinien funkcjonować. Powinna być otwarta debata i wszystkie siły parlamentarne powinny mieć możliwość szybkiej reakcji na to, co się dzieje i ucierania, ucierania albo przynajmniej próby ucierania stanowiska, tak żeby faktycznie dojść, do tego, o czym mówił pan Jerzy, Jerzy Marek Nowakowski, aby móc kształtować jakąkolwiek wspólną e, narodową platformę e, parlamentarną dla polityki zagranicznej. W tej chwili jest to zdecydowanie niemożliwe, a jeśli to ma być możliwe, to może to być możliwe tylko przez wypowiedzenie się wszystkich i, po, i ucieranie, ucieranie stanowiska z uwzględnieniem e, wszystkich argumentów. Jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, trzeba zauważyć, że taka jest opinia naszego środowiska. E, Kierunek działań i samomyślenie kręgów decyzyjnych obozu rządzącego jest w tej chwili uwikłane w dwa anachroniczne modele. Z jednej strony jest to model absolutnej hegemonii amerykańskiej, która właśnie się kończy i ten system, ten model stosunków międzynarodowych właśnie w sposób spektakularny się kończy. Z drugiej strony, gdy okazuje się, gdy rzeczywistość skrzeczy, gdy ukazuje, że ten model nie ma dostosowania do obecnej sytuacji, obóz rządzący i kręgi decyzyjne uciekają się do widzenia zimnowojennego. Wydaje im się, że stosunki międzynarodowe są głównie w tej chwili organizowane przez kontwik Stanów Zjednoczonych i Rosji i że uwaga obu tych państw koncentruje się głównie na tym. Że w przypadku Stanów Zjednoczonych jest to z pewnością nieprawda. Efekt, efekt jest taki, że polska polityka zagraniczna w tej chwili miota się z jednej strony między oficjalnym, deklarowanym multilateralizmem i przywiązaniem do norm prawa międzynarodowego, do systemu normatywnego w, w stosunkach międzynarodowych. Z drugiej strony sprowadza się do bezkrytycznego żyrowania, poplecznictwa, polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, która, jak to już zostało zauważone, ja się tutaj z przedmówcą zgadzam, jest po prostu awanturnia, awanturnicza, skrajnie unilateralna, destabilizująca i rodząca problemy także dla Polski, dla interesów wielu państw europejskich, w tym także, także dla Polski. I prowadzi to oczywiście do jałowości naszej polityki i utraty przez nią wiarygodności, bo jeśli z jednej strony we wrześniu prezydent Duda mówi na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że jakby tutaj absolutna narzędzność prawa międzynarodowego, po czym nie potrafi zająć jasnego stanowiska wobec. Tej polityki, nie tylko Rosji, która łamie prawo międzynarodowe, ale właśnie tych postępków, tych postępków administracji Donalda Trumpa, który również w bardzo, bardzo jaskrowy sposób prawo międzynarodowe złamał, no to wskazujemy się także na utratę, utratę wiarygodności wśród naszych partnerów. To, co powiedziałem, podstawowym dla nas punktem wyjścia do jakiejkolwiek refleksji powinno być to, że globalna hegemonia wyraźnie kruszeje, jest naruszana, zmienia się całkowicie. Równowaga sił, właściwie ta równowaga jest w tej chwili zaburzona nie tyle przez malenie Stanów Zjednoczonych, co przez szybki wzrost Chińskiej Republiki Ludowej. Oglądamy się już w początki kruszenia się z hegemonii finansowej USA. Widzimy to także ich własne. własne problemy finansowe, olbrzymie zadłużenie, które przekroczyły 23 biliony dolarów, co oczywiście w sposób bezpośredni wpływa na możliwości realizacji ich polityki globalnej. Mieliśmy przedsmak tego w 2011 roku w postaci Budget Control Act i sekwestracji, jaka została tam wprowadzona na wydatki wojskowe. Co powoduje oczywiście, że już w tej chwili można mówić w przypadku Stanów Zjednoczonych o imperialnym przeciągnięciu. To znaczy, jak to wykazał zresztą najnowszy na ten rok napisany raport Heritage Foundation, Stany Zjednoczone nie są w stanie już w tej chwili toczyć więcej niż jednego poważnego konfliktu zbrojnego. Co wiele nam mówi w kontekście tego, że uwaga Stanów Zjednoczonych w sposób jednoznaczny wraca się w tej chwili w kierunku Dalekiego Wschodu, w kierunku zachodniego Pacyfiku. Nie powinno to być zresztą dla nas żadnym zaskoczeniem, ponieważ ta strategia, tak zwany pivot, został już ogłoszony w 2011 roku jeszcze pod, przez poprzednią administrację. Jeśli ta administracja jedynie Nasiliła tą e, politykę, podniosła ją na nowy, e, na nowy poziom, to e, mówi nam to tylko o tym, że jest to pewien rdzeniowy element polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i że z pewnością będzie on, e, albo bardzo prawdopodobnie będzie on, e, będzie on kontynuowany. E, I w tych, w tym, w tych warunkach e, my musimy zadać sobie pytanie, jaka będzie. Z, e, Polityka Stanów Zjednoczonych, że ona może zmienić się w klasyczną politykę mocarstwa morskiego, to znaczy offshore balancing, ona może powodować wycofywanie się obecności Stanów Zjednoczonych z naszego regionu. Co zresztą wiąże się również ze względami finansowymi podstawowe narzędzie polityki zagranicznej i militarnej, strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w postaci. W postaci floty marynarki wojennej tu pojawiają się kolejne problemy. To już są znowuż badania, m.in. pan Jacek Bartosiak o tym pisze. Dr Bartosiak bardzo wyraźnie w bardzo wielkich szczegółach już w poprzedniej swojej pracy, że w ciągu, w perspektywie 30 lat, tak wysunięta obecność militarna Stanów Zjednoczonych. Przy tak, w takim eksploatowaniu marynarki wojennej jest praktycznie niemożliwa. A druga kwestia, to jak sobie powie, jak powiedziałem przed chwilą, to jest bardzo silny wzrost Chin, które a, i musimy to jasno stwierdzić, stają się drugim globalnym supermocarstwem, zupełnie już na warunkach. A, zupełnie porównywalnych w systemie międzynarodowym w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, co wiąże się z zupełnie bezprecedensowym w dziejach awansem tego mocarstwa. To nie jest kwestia tego, jak potężne są w tej chwili Chiny, to jest kwestia, tak jak tu było powiedziane, że na sytuację. Międzynarodową trzeba patrzeć jako na proces, a nie jako na zdjęcie, jako na film, jako nie na zdjęcie. To ten film z ostatnich kilkudziesięciu lat, od 78 roku, pokazuje nam, że Chiny mają tak wielkie zasoby wewnętrzne, tak, wielką możliwość, tak wielkie możliwości daje im ich system polityczny, że są w stanie bardzo szybko osiągnąć. Bardzo poważne punkty przewagi wobec Stanów Zjednoczonych, i już w tej chwili całkowicie zmieniły swoją politykę, praktykowaną i zaordynowaną już przez, jeszcze przez Deng Xiaopinga, to znaczy ukrywania swojej potęgi i wielkiego mitygowania swoich działań polityki międzynarodowej. W tej chwili pod władzą Xi Jinpinga, one bardzo wyraźnie aspirują do tego, żeby odgrywać odgrywać rolę międzynarodową i wpływać nie tylko w swoim regionie, nie tylko w Azji Wschodniej, nie tylko w Azji Południowo-Wschodniej, ale na całym globie. Mieliśmy tego próbkę a, dokładnie przez paroma dniami, gdy natychmiast po tym ataku naruszającym suwerenność Iraku, a, to ambasador chiński został zaproszony przez, a, przez premiera, szefa rządu irackiego i to ambasador chiński deklarował, że może zastąpić, że może zastąpić Obecność wojskową amerykańską, jako stabilizator, i mniejsza o to, czy Chińczycy są faktycznie do tego gotowi już w tej chwili, już jutro, już pojutrze. Ważne, że już w tej chwili takie, takie aspiracje zgłaszają, a biorąc pod uwagę proces ich szybkiego wzrostu, z jakim mieliśmy do, do tej pory do czynienia, nie ma żadnych wątpliwości, że jeśli nie są gotowi teraz, to będą gotowi już w ciągu tak naprawdę, w perspektywie lat. I to również jest dla nas kluczowa sprawa. Tymczasem, przy takim aktorze, który dodatkowo. Bo jeszcze zauważmy, poprzez bardzo silne związki z Federacją Rosyjską, ma potencjał do mitygowania polityki rosyjskiej, ale w przeciwieństwie do polityki amerykańskiej, to mitygowanie mitygowanie polityki rosyjskiej będzie się odbywać nie poprzez konfrontację, może się odbywać nie poprzez konfrontację, nie poprzez konflikt, ale poprzez szereg, szeroki asortyment narzędzi politycznych i ekonomicznych, które są rodzone poprzez pogłębiające się związki Federacji Rosyjskiej z Chinami, które te związki z kolei są w Federacji Rosyjskiej niezbędne i to w stopniu o wiele większym niż są niezbędne w Chińskiej Republice Ludowej. Także także w perspektywie rosyjskiej, dla nas bardzo ważne jest stanowisko Chińskiej Republiki Ludowej i jest ono ważne także w perspektywie geoekonomicznej, to znaczy projekt pasa i szlaku, to jest szansa wydźwignięcia Polski z pozycji, albo przynajmniej awansu, z pozycji półferyferyjnej w globalnym systemie ekonomicznym i sytuacja, w której Polski rząd tak łatwo żeruje antychińską politykę amerykańską, odcina się od Chin, odcina się także w perspektywie możliwości przyspieszonej, bo tańszej oferowanej przez Chińczyków modernizacji w takich kwestiach, chociażby jak sieć 5G. Co bardzo wyraźnie, deklaracja pensa, pensa Murawieckiego mówi nam, że nie jesteśmy tym zainteresowani, że Polska nie chce współpracować z Chinami. Z góry żadne państwo do tej pory jeszcze w, tej, w ten sposób się nie opowiedziało, no to również odcinamy sobie tutaj możliwości. Można oczywiście w dalszej dyskusji na przykładzie Węgier rozwinąć to, że Węgry jako trzykrotnie mniejsza gospodarka, już w tej chwili mają czterokrotnie większe, większe chińskie inwestycje. Co do Federacji Rosyjskiej, oczywiście prowadzi ona politykę wrogą w Polsce, ale my nie możemy jakby pomieniać całego jej kontekstu. To znaczy nie możemy organizować całej naszej polityki zagranicznej i nie możemy a, uzasadniać tej polityki absolutnego wasalizmu wobec Stanów Zjednoczonych, absolutnego uzależnienia całej swojej polityki zagranicznej od polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, co bardzo dobitnie wybrzmiało w, w dzisiejszej deklaracji, w dzisiejszej wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Czaputowicza, który jakby twierdzi, że to co Polska wyrazi w sprawie Iranu, no to musi poczekać, jak interpretują to Amerykanie. No To jest bardzo jaskrawa demonstracja wręcz wasalizmu, szkodliwa, obniżająca nasz prestiż i, 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 i wiarygodność w stosunkach międzynarodowych. Co do Rosji, Rosja jest w głębokiej defensywie. A jeśli chodzi o jej agresywne zachowania, jej i to jest to oczywiste łamanie Prawa międzynarodowego, ale nie zapominajmy, że poza aneksją Krymu tak naprawdę Rosja, czy to, w, czy to w Gruzji w 2008 roku, czy to na Ukrainie w 2014 roku, ta wielka imperialna Rosja, nie zrobiła niczego, kiedy Rosja Putina, naszego Rosja w stanie rozkładu, Rosja Jelcyna, Rosja w stanie załamania, zrobiła w 1993 w Mołdawii. To znaczy, wzięła niewielki zastaw terytorialny, po to, żeby utrzymać te państwa, które są położone między systemami, systemami integracyjnymi zachodnimi, a nią samą, w roli bufora w roli bufora Rosja nie była w stanie poddać swojej swoje hegemonii, ani Ukrainę nie jest w stanie poddać swojej hegemonii, nie, Mołdawię, nie jest w stanie poddać swojej hegemonii, Gruzję i co najważniejsze, śledząc pod, biorąc pod uwagę narzędzia jakie i, i legitymizację ideologiczną tych ataków, która na Ukrainie jest na przykład całkowicie nacjonalistyczna, a więc wyklucza jakiekolwiek granie na, granie na jakichkolwiek sentymentach rosyjskojęzycznych Ukraińców i te środki wojskowe, jakie były zastosowane, widać bardzo wyraźnie, że sami Rosjanie ograniczają, ograniczają, rozumieją ograniczenia swojej polityki międzynarodowej. Kończąc już moje wystąpienie, mogę tylko zgodzić się z wypowiedzią profesora Kuźniara. Ta polityka, która jest prowadzona, wskazuje nas na izolację w naszym regionie, w jakim się znajdujemy. Tu chodzi nie, tu chodzi nie tylko o różnicę zdecydowaną w kierunku z takimi państwami jak Francja, z takimi państwami jak. Niemcy, tutaj, gdzie coraz częściej, coraz częściej brakuje nam jakiejkolwiek wspólnej platformy. To są różnice różnice wobec tak hołubionego Trójmorza. Żadne z państw grupy Wyszehradzkiej nie prowadzi takiej polityki wschodniej jak my. Nie ma tutaj żadnych punktów stycznych. Jest to jaskrawe i na przykładzie Węgier, także na, pod, na podstawie Czech i Słowacji i tutaj nie. Nie mamy tak naprawdę żadnego wsparcia i, i występujemy tak naprawdę, jako, jako, swoisty kordon sanitarny czy lądowy, lądowy lotniskowy, tak jak to się kiedyś ujmowało Stanów Zjednoczonych, co jest rolą bardzo niebezpieczną, bo jakakolwiek eskalacja w naszym regionie nastąpi, nawet jeśli będzie to rosyjsko-amerykańska eskalacja zwycięska dla Stanów Zjednoczonych, to i tak konsekwencje takiej eskalacji dla Polski będą tragiczne i głównym priorytetem polskiej, polskiej polityki zagranicznej powinno być niedopuszczenie do jakiejkolwiek eskalacji i szukanie modeli wypracowywania modu Modus vivendi, moim zdaniem to modus vivendi jest możliwe także w relacjach z Rosją, oczywiście to wymaga platformy multilateralnej, to w, 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 wymaga wciągania wielu aktorów, to wymaga wciągania i Grupy Wyszehradzkiej, i Unii Europejskiej, i partnerów zachodnioeuropejskich, i Turcji, i Chińskiej Republiki Ludowej. Tylko to wymaga całkowicie innej, wielowektorowej polityki zagranicznej, a nie polityki protektoratu, polityki wasalizmu, polityki całkowicie uzależnienia się od jednego aktora. Dziękuję bardzo.